Abraham i zmartwychwstanie. Pytanie dziewiąte. W zasadzie stwierdzenie dziewiąte, które ma walory pytania. Pytanie dziewiąte. Mówi się, że Abraham przez zakup jaskini Machpela i troskę pochowanie tam swojej żony pokazał nie tylko swoją wiarę w to, że jego potomkowie kiedyś odziedziczą tę ziemię, ale także wyraził w ten sposób swoją wiarę w zmartwychwstanie. Proszę wyjaśnić ten ostatni punkt, który wydaje się raczej wnioskiem z całej jego kariery niż z tego aktu. Koniec pytania. Odpowiedź dziewiąta. Znaczenie aktu pochówku wydaje się wyraźnie wskazywać na zmartwychwstanie. Abraham nie skończył z ciałem swojej zmarłej. Chciał, aby było ono starannie przechowywane aż do czasu, gdy będzie potrzebne nie w pożyczonym grobie, ale w grobie kupionym za srebro, za pieniądze wykupu i połączonym z polem również kupionym. Owocowanie było już zapewnione, ale dopiero przy zmartwychwstaniu. Bez wątpienia odnosi się to typicznie do zmartwychwstania Izraela, życia od umarłych, jak widzimy w Rzymian 11, rozdział 15, werset w tym fragmencie Rzymian 11:15. Mamy takie słowa. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Czyli fragment, który mówi, że nowe przymierze będzie właśnie wtedy, później, 7 lat po pochwyceniu. W dniach ostatecznych to się stanie. Bez wątpienia odnosi się to typicznie do zmartwychwstania Izraela, czyli do nowego przymierza, życia od umarłych, opisanego w Rzymian 11:15 w dniach ostatecznych. Dla samego Abrahama, jak wiemy, istniała lepsza niż ziemska część, bo szukał miasta, które ma fundamenty, niebiańskiego Jeruzalem, czyli Abraham szedł do nieba, gdyż uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. I dzięki temu mamy tą pewność, że Abraham właśnie wierzył w zmartwychwstanie, czego dowodem między innymi jest jego zachowanie w stosunku do ciała jego zmarłej żony.